Przypominam, że dziś rozmawiamy o nowo powstałej fundacji Egis i pytanie Tomkasz, czy aby kierunek Microsoft nie jest sprzeczny z ideą wolnego i otwartego oprogramowania, interoperacyjności, a zwłaszcza nastawienia na zysk? Dalej nie będę rozwijał tego pytania, bo jest dosyć długie i od razu adresat tego pytania, pan Ryszard Dałkowski z Microsoftu. Cóż, krótka odpowiedź brzmi nie. Rozwijając odpowiedź, oczywiście Microsoft jest nastawiony na zysk, ma swój obszar działalności czysto komercyjnej, której się będzie trzymał i z której czerpie zyski po to, żeby móc finansować różne ciekawe projekty czy ciekawe inicjatywy. Natomiast jeżeli rozmawia się i rozmawia się otwarcie i rozmawia się na tematy takie, żeby znaleźć punkt współpracy, to po półtora roku, bo tyle mniej więcej czasu nam zajęły te rozmowy, znaleźliśmy taki obszar. Microsoft jest w stanie zaoferować fundacji Aegis i firmom, osobom, które będą współpracować z fundacją, kilka rzeczy, które są dosyć unikalne. To znaczy przede wszystkim możliwość uruchamiania oprogramowania tworzonego z użyciem technologii open source na platformie cloud computing, ponieważ platforma cloud computing Microsoft jest przygotowana do uruchamiania oprogramowania pisanego w technologii z użyciem technologii open source. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Microsoft sporo zainwestował tych pieniędzy właśnie zarobionych na tej działalności czysto komercyjnej. Sporo pieniędzy zainwestował w obszar związany z open government i informacją publiczną. Są przygotowane specjalne zestawy i oprogramowania, i zestawy zaleceń, jak przygotowywać dane do publikacji takie, żeby były zgodne z różnymi ograniczeniami prawnymi. I z tego można korzystać. Natomiast na pewno nie jest to bardzo proste i tutaj też widzę pole współpracy dla Aegis. Prawnik na pewno znacznie lepiej zrozumie język prawniczy niż programista, który ma dobry pomysł na program, na wykorzystanie tej informacji, natomiast ktoś musi mu pomóc w zarządzaniu taką informacją. To są obszary, te i wiele innych są obszarami wspólnymi. Ostatnio, jak rozmawialiśmy 2 tygodnie temu z kolegami, to wyszła nam jeszcze jedna ciekawostka. Rzeczywiście w środowiskach twórców oprogramowania bazujących na technologiach komercyjnych bardzo mało popularnym modelem jest open source. I tutaj Aegis, myślę, że będzie chciał popromować trochę ideę wolnego oprogramowania, otwartego oprogramowania w środowiskach, które tworzą z użyciem innych technologii niż tradycyjnie otwarte. Te półtora roku to może nie praca nad samą fundacją, co chyba takie zdobywanie troszkę wzajemnie zaufania i szukania takich właśnie wspólnych tematów. I w pewnym momencie narodziła się ta idea fundacji. To może tak, to na jakim obszarze? A nie, chcę jeszcze pan Damian chce coś uzupełnić, tak? Tak, bo akurat ja mam bardzo dobre przemyślenie, uważam, na ten temat. Wiesz, od jakiegoś czasu zauważam, że są wątpliwości związane z tym, czy Microsoft powinien w ogóle się pojawiać w takiej działalności, jaką proponuje Aegis. Chciałbym zwrócić uwagę na jedno, że Microsoft jest firmą, zwłaszcza tutaj trzeba pamiętać o tym, że jest to firma, która ma udziałowców i znajduje się na giełdzie i ona przede wszystkim ma obowiązek przetrwać i wypracować zysk. I jeśli ktokolwiek myśli, że Red Hat, który jest takim, powiedzmy, flagową korporacją promującą i wytwarzającą otwarte oprogramowanie, robi to z miłości do otwartego oprogramowania, to się myli. To jest również firma, która musi wypracować zysk. Ci ludzie, którzy piszą otwarte oprogramowanie i je udostępniają, muszą z czegoś żyć. Red Hat nie zarabia tyle pieniędzy i nie wytwarza takiej ilości oprogramowania przez to, że je rozdaje za darmo. Dobrym przykładem tego, że na open source można się nieźle przejechać, jest przejęcie firmy Sun przez Oracle. Sun otworzył ogromne ilości fantastycznego oprogramowania, tylko nie wiedział, co dalej z tą otwartością zrobić. I przegrał. Także myślę, że tutaj Microsoft ma dużo do powiedzenia, natomiast ja uważam, że lepiej przyjąć ich z otwartymi ramionami i niech się do nas przekonają, niż stanąć murem, powiedzieć, że my tutaj
nie chcemy takich i żeby stwierdzili, że w tej sytuacji to oni też w sumie nie chcą z nami rozmawiać i nie będzie z tego nic. Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o to przyjęcie z otwartymi ramionami, no to ramiona są otwarte, a z otwartymi ramionami pan Rafał Malujda chce uzupełnić to, co powiedział pan Ryszard przed chwilą. Tak, jakby w kwestii formalnej, bo tutaj to trochę można powiedzieć moja działka. Przedstawiając historię fundacji, oczywiście półtora roku, a może nawet więcej niż półtora roku w sumie trwają nasze różnego rodzaju kontakty i coraz bardziej owocna współpraca. Natomiast samo uruchomienie Fundacji Aegis od pomysłu do realizacji to jest okres nie dłuższy niż 3 miesiące, tak na dobrą sprawę, bo i to jest historia jakby powstania Fundacji Aegis, to jest przykład tego, jak ten system naczyń powiązanych lokalno-ogólnopolski dobrze działa, bo 1 grudnia 2011 roku, to był bodajże 1-2 grudnia, tak na dobrą sprawę, miała miejsce konferencja Open Radar w Szczecinie, zorganizowana przez Szczecińską Grupę Użytkowników Linuxa i Unixa wespół, albo głównie z Technoparkiem Pomerania i podczas tej konferencji i tuż po niej właśnie pojawiły się tego rodzaju myśli, żeby w tych trzech obszarach dewelopowania open source'u, interoperacyjności i otwartych danych współpracować bardziej. I od pomysłu do realizacji na dzień dzisiejszy kończymy rejestrację fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Także tutaj mamy trzy miesiące, które zamykają nam historię powstania fundacji.